Witam Państwa serdecznie, szczęść Boże. Znajdujemy się dzisiaj na terenie parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny i świętego Jana Apostoła i Ewangelisty we Włocławku. Opowie nam dzisiaj o parafii, o historii Kościoła, historii tego miejsca proboszcz, ksiądz prałat Kazimierz Grabowski. Z tą parafią wiąże też osobiście pewne takie wspomnienia. Tutaj zaczynałem swoją pracę duszpasterską w 1998 roku. Tym bardziej więc wracam tutaj zawsze z miłą taką chęcią, wierząc też w gościnność księdza prałata, zapraszam również i Państwa. 25 marca tego roku minęło dokładnie 30 lat od erygowania naszej parafii przez księdza biskupa świętej pamięci Jana Zarembę. Dla parafii włocławskich, które mają już kilka wieków, jest to raczej czas bardzo krótki. Natomiast dla naszego pokolenia niewątpliwie jest to znaczący czas, bo w ciągu tego właśnie okresu tu się wszystko zaczęło. Lata 80. jak wiemy, były ogromnie ważne dla narodu, dla Kościoła, lata wielkich przemian, a jednocześnie lata możliwości dla Kościoła odrobienia tego, co przez wiele lat po wojnie było zaniedbania, a właściwie czego nie można było zrobić. Mam na myśli tutaj potrzebę budowy nowych kościołów. I dlatego ksiądz biskup Jan Zaremba, o którym już wspomniałem, prosił wojewodę włocławskiego, bo to jeszcze było województwo włocławskie, o dwa kościoły tutaj na osiedlu Południe. Jak sam mi kiedyś opowiadał, mówił, że prosiłem o dwa, bo byłem przekonany, że otrzymamy tylko jeden. Ale zmieniły się czasy, zmieniły się pewne sytuacje, dlatego wojewoda włocławski przychylił się do prośby księdza biskupa i otrzymał pasterz diecezji zezwolenie na budowę dwóch kościołów, świętego Maksymiliana i Narodzenia Najświętszej Marii Panny i świętego Jana Apostoła, kościoła, w którym w tej chwili jesteśmy. Tytuł tego kościoła jest podwójny, a związany jest z osobistymi doświadczeniami księdza biskupa Jana, mianowicie 8 września, dzień jego konsekracji, a 27 grudnia imieniny księdza biskupa Jana. I tak się rozpoczęło. Dokumenty związane z budową, pozwolenia wstępne jeszcze otrzymał ksiądz kanonik Leonard Karolewski, proboszcz parafii świętego Stanisława we Włocławku, bo z tej parafii powstała parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny. A w 1984 roku zostałem mianowany tutaj jako duszpasterz, tymczasowy administrator tej właśnie parafii. Taką pierwszą ważną datą, pierwszą ważną uroczystością było tutaj na tej ziemi poświęcenie placu i poświęcenia placu budowy i poświęcenie krzyża. Wtedy, jak pamiętam, zebrało się bardzo dużo ludzi, nie tylko wiernych naszej parafii, ale także
i parafii świętego Stanisława i okolicznych, bo była to jak dla naszej wspólnoty znacząca uroczystość. W krótkim czasie też zaczęliśmy pracę przy budowie pierwszego domu, pierwszego budynku, który w pierwotnym planie miał być budynkiem katechetycznym, a na początku, w pierwszych latach, taką tymczasową kaplicą, abyśmy się tu mogli gromadzić na nabożeństwa, na uroczystości, by po prostu można było prowadzić normalne duszpasterstwo. Poświęcenie tego domu to jest o tyle ważne, że od tego momentu zaczęło się duszpasterstwo tak na serio, prawdziwe. Poświęcenie tego domu, poświęcenia dokonał ksiądz biskup Jan Zaremba 8 września 1985 roku. I tak jak wspomniałem, od tego czasu rozpoczęła się normalna praca duszpasterska w tej nowej parafii 12. Jak na tamte czasy w mieście biskupim parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny i świętego Jana Apostoła i Ewangelisty. Parafia na początku miała niewielu tu mieszkało, bo nie było żadnego bloku poza blokiem Robotnicza 1, ale bardzo szybko się rozrastała i trzeba było przystąpić do budowy właściwego kościoła, tego, w którym jesteśmy. Było trochę problemów z zezwoleniami, dlatego że z jednej strony władze były, owszem, życzliwe, nie można powiedzieć, a z drugiej strony trochę się bały podejmować konkretnych decyzji. Wreszcie jednak otrzymaliśmy zezwolenie i rozpoczęła się praca przy budowie tej właśnie świątyni. Tak jak wspomniałem początkowo, na początku, parafia się szybko rozrastała, rozwijała, stąd była potrzeba zrobienia czegoś większego niż ta mała kaplica w domu katolickim. I zaczęliśmy intensywnie pracować przy kościele nad boczną nawą, która stała się takim kościołem większym dla pracy duszpasterskiej. Kamień węgielny pod budowę tej świątyni wmurował już kolejny biskup włocławski, ksiądz biskup Henryk Muszyński, 18 września 1988 roku. Króciutko, żeby nie przedłużać, nawę główną oddaliśmy do użytku w 2000 roku, natomiast nawę o konsekracja kościoła, konsekracji do kościoła dokonał ksiądz biskup Bronisław Dębowski w 2001 roku, w rocznicę erygowania parafii 25 marca, i od tej pory zaczęła się praca taka rzeczywiście w pełni parafialna, w normalnym, dużym, funkcjonującym do dziś kościele. Nasze prace trwały dalej nad upiększeniem wnętrza tego kościoła. Zresztą trwają one do dzisiaj. Dzięki i ofiarności wiernych, dzięki ofiarności także i trosce księży biskupów, ale także różnych dobrych ludzi dobrej woli, nie tylko z naszej parafii, ale z parafii z różnych diecezji. Jeśli chodzi o duszpasterstwo, msze święte sprawujemy w każdą niedzielę i święta o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i o godzinie 18.00 w zwykłe dni
poza wakacjami o 7 i 18, w czasie wakacji o 7.30 i 18. Odbywają się tu wszystkie, jak w każdej parafii, nabożeństwa, kult Boży, rekolekcje, nabożeństwa okresowe i wszystkie przewidziane w tradycji Kościoła. Przez ten czas pracy duszpasterskiej pomagali w pracy proboszczowi, księża, wikariusze. Było ich jak dotychczas 20. No w tej chwili, jeśli chodzi o prace takie zewnętrzne, mamy jeszcze pewne plany co do prezbiterium, dokończenie terenu wokół kościoła i różne inne drobne prace tu w świątyni. Zastanawiamy się też, a właściwie chcemy uczcić 30-lecie tej naszej wspólnoty taką uroczystością z udziałem obecnego pasterza 9 października tego roku. To już wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy w ramach naszego katolickiego magazynu telewizji Kujawy. Opowieść o parafii, opowieść o historii tego miejsca. Dziękujemy tym bardziej księdzu prałatowi za jego gościnność, za czas dla nas poświęcony. A Państwa zapraszam właśnie tutaj, na ulicę Robotniczą. Szczęść Boże. Trwamy nadal w radości zmartwychwstania Pańskiego. Jednocześnie wchodzimy w czas miesiąca maja, miesiąca poświęconemu Matce Najświętszej. Cała ziemia, wszystkie stworzenia wychwalają przymioty tej, która stała się Bożą drabiną, po której Bóg zszedł na ziemię. Jednocześnie od 4 maja do 11 maja trwa w Polsce tydzień biblijny, który rozpoczęty zostaje tak zwaną niedzielą biblijną pod hasłem Wierzę w Ciebie, Jezu Chryste, Synu Boży. A dokładnie z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 11, werset 27. Tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. W naszej diecezji włocławskiej ten tydzień, tak jak powiedziałem, rozpoczęty zostanie 4 maja w parafii świętego Stanisława we Włocławku i o godzinie 10 będzie odprawiona uroczysta Eucharystia z homilią. Następnie w tygodniu, a szczególnie w piątek, w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim o godzinie 10 będzie zaprezentowany wykład Żydowskie tło Pisma Świętego czy Żydowskie korzenie Biblii. Natomiast zakończenie tygodnia biblijnego odbędzie się o godzinie 9.30 w Włocławskiej Katedrze. Początek maja, trzecia niedziela wielkanocna. Jak widzimy w tle, efekt Wielkanocy, również efekt pustego grobu, efekt zmartwychwstania Chrystusa Pana, widoczny również tutaj za mną. Przyroda tętni życiem, przyroda wybudzona, przyroda pełna życia, nastrajająca nas również do takiego bardzo radosnego przeżywania ciągle tych świąt paschalnych. Dzisiejsza niedziela przenosi nas, czy tekst dzisiejszej Ewangelii przenosi nas do Ziemi Świętej. Idziemy razem z uczniami do Emaus, wioski oddalonej około 11 km od Jerozolimy.
Jest to bardzo ciekawy tekst Ewangelii, który no właśnie pokazuje nam, jaką delikatną rzeczą, rzeczywistością, sprawą jest nasza wiara. Apostołowie, którzy dopiero co uczestniczyli w tych różnych trudnych, tragicznych wydarzeniach Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty, no byli w drodze. Byli w drodze i byli poniekąd, możemy z tego tekstu zapisanego przez świętego Łukasza, możemy wyczytać, że byli załamani, byli w jakiś sposób rozgoryczeni, byli bez celu, szli do Emaus, chcieli być może zapomnieć o tym wszystkim, co się stało. Nie zrozumieli prawdopodobnie tego, w czym uczestniczyli, nie zrozumieli sensu, celu męki i śmierci Pana Jezusa. Prawdopodobnie nie wierzyli za bardzo też w Jego zmartwychwstanie. I to pięknie wychodzi nam właśnie tutaj w dialogu dwóch uczniów z nieznajomym, którego spotkali na drodze do Emaus. Uczniowie się spodziewali, że Jezus wyzwoli Izrael. Uczniowie się spodziewali, że Jezus będzie jednak tym przywódcą stricte, byśmy powiedzieli, społecznym czy politycznym. Mieli własną wizję na temat Jego misji, mieli własną wizję dotyczącą odnowy, którą On miał przyjść. I będąc, trwając tutaj w tej pięknej atmosferze, radosnej atmosferze świąt wielkanocnych, zadajmy sobie sami takie pytanie, czy my czasem Panu Bogu nie narzucamy pewnych wizji dotyczących Jego samego w naszym życiu? Czy to nie, czasem nie ograniczamy Go przez własne jakieś pomysły i koncepty, czy nie ograniczamy Jego cudownej interwencji w naszym życiu? Myślę, że warto nieraz sobie zadać pytanie. Patrzymy na apostołów, którzy przewodzą nam w wierze, rzeczywiście, ale z drugiej strony oni też sami byli podatni na różnego rodzaju tutaj wątpliwości, na różnego rodzaju wewnętrzne znaki zapytania. My jesteśmy bardzo podobni. Apostołowie też w pewien sposób Jezusa ograniczali, jak słyszymy z tekstu dzisiejszej Ewangelii. My także. Postawmy sobie pytanie, w jakich momentach Pana Boga ograniczamy i starajmy się te ograniczenia zrzucić, aby rzeczywiście dotknąć tajemnicy zmartwychwstania.